Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, specjalnie dla Was skomentuję spotkanie Polska-Mołdawia. Powiem Wam szczerze, była to kompromitacja polskiej reprezentacji. Ja nawet bym ten mecz porównał do tego spotkania Polska-Łotwa, na którym miałem okazję być jako dzieciak, wtedy kiedy selekcjonerem był Zbigniew Boniek. Przegraliśmy tak na dobrą sprawę wygrany mecz, no bo po dobrej pierwszej połowie prowadziliśmy 2-0. No i jakby już w tej drugiej te kwestie mentalne zadecydowały o tym, że stanęliśmy. Myśleliśmy, że się wygra spotkanie, a już od dawna wiadomo, że w tym futbolu międzynarodowym, jeżeli nie będziesz biegał, nie dasz czegoś od siebie, to po prostu nie wystarczy do wygrania. Ja nie wiem, polska reprezentacja i to już od wielu lat przyzwyczaiła nas do tego. I bez względu na to, czy piłkarze grają w Barcelonie, Napoli, Juventusie, czy w takich klubach jak kiedyś pokolenie kadry Jerzego Engela. No niestety, musimy się do tego przyzwyczaić i jakby Fernando Santos, znaczy musimy to zmienić, portugalski trener jakby musi popracować na tym, żebyśmy nie byli tacy nieobliczalni. Dobra pierwsza połowa. My mieliśmy w tym spotkaniu, mogliśmy rozstrzygnąć ten mecz na 3-1. Właśnie Szymański miał sytuację, nie udało się. Głupie błędy w defensywie, brak skuteczności, podejście mentalne, gorący stadion. I to wszystko spowodowało, że przegraliśmy wygrany mecz, no i jest to wielka kompromitacja. No i takim pozytywem to spotkania to Arkadiusz Milik, który zdobył bramkę, Kamiński, tak można to powiedzieć. Bo jeżeli chodzi o tą pierwszą połowę, no to sytuacja wyglądała tak, że mógł się podobać ta współpraca duetu Milik Robert Lewandowski, gdzie Robert i Milik zdobyli po golu. Właśnie Arkadiusz Milik zdobył swojego 17. gola w reprezentacji. Jeszcze Zieliński, Szymański, czy także Zalewski, Frankowski, to wszystko mogło się podobać, bo szczególnie ta bramka na 1-0, gdzie właśnie dośrodkował Frankowski, Lewandowski główką przedłużył, no i Milik zdobył bramkę. Później mieliśmy tą sytuację na 2-0, gdzie Kędziora ładnie zagrywał i także potem właśnie Lewandowski, nie, znaczy w tej drugiej sytuacji to Milik zagrał do Lewandowskiego i Lewy zdobył gola, ale gdyby właśnie Robert był w lepszej dyspozycji, to dzisiaj powinien przynajmniej 2 lub 3 bramki zdobyć. No właśnie, to jest najważniejsze. Gdy grasz w takim spotkaniu, no to musisz na takim trudnym terenie zdobywać bramki. Ja wcale się nie dziwię, kiedy właśnie Fernando Santos złapał się tak za głowę, wtedy kiedy właśnie Kamiński zagrał do Szymańskiego i Szymański nie wykorzystał tej 100% sytuacji, no to już tak myślałem, że będzie nieciekawie. Ale ta strata Zielińskiego, gdy tracimy bramkę na 2-1, ale okej, grasz na wyjeździe, w Kiszyniowie, na trudnym terenie, gdzie jest żywiołowa publiczność, gdzie już kiedyś traciliśmy punkty, gdzie Czesi stracili także cenne punkty, ale taka drużyna jak Polska, gdzie jeździmy na wielkie turnieje, no zawodnicy tacy jak Zieliński, Lewandowski, Szymański, Bereszyński, no może nie Bereszyński, ale Bednarek, Kiwior, no to przecież ci zawodnicy grają w topowych ligach, klubach, to mentalnie przegrywamy 2-1, to nie powinni jakby, no nie powinno się zmienić tak te oblicze tego spotkania. Powinien pojawić się wtedy lider w postaci Lewandowskiego, Zielińskiego, na przykład z obrony, piłkarz, Kiwior, Bednarek, który podchodzi, wtedy mówi: panowie, gramy spokojnie, gramy swoje. Tu nawet można powiedzieć, czy czasem nie zabrakło w takim spotkaniu weteranów. Przykładowo Glika, Kiwiora, w sensie jakby nie zabrakło tych czyli no, tego doświadczenia reprezentacyjnego, gdzie taki Glik mógł powiedzieć, czy Kiwior,
spokojnie panowie, gramy swoje, po tej stracie gola na 1-0, ale nawet jeśli nie ma tych weteranów, pewnie teraz w najbliższym czasie rozpocznie się pewnego rodzaju dyskusja o tym, że ci zawodnicy powinni zostać powołani. Ja się wcale bym nie zdziwił, gdyby Fernando Santos wróciłby do Glika jesienią, no bo no, to spotkanie w Kiszyniowie pokazało, że jednak chyba mentalnie zabrakło nam tego zawodnika, bez dwóch zdań, no bo powiem wam szczerze, w frajerski sposób przegraliśmy to spotkanie. Strata Zielińskiego, Kędziora, który był chwalony, który miał w tym spotkaniu asystę drugiego stopnia, plus do tego też ta sytuacja, gdzie Szczęsny, no tą trzecią bramkę to moim zdaniem zawalił, bo takie niepewne wyjście zawodnika Juventusu Turyn, ale także warto to podkreślić, że inni obrońcy byli bierni. No już przy tym 1-0 byliśmy sparaliżowani, ta druga połowa była fatalna, brakowało, bym powiedział, no w środku pola, rozegrania, a wystarczyło to, że zawodnicy, gospodarze w drugiej połowie zaczęli grać agresywniej, pressingiem. My nie potrafiliśmy na to odpowiedzieć. Ta pierwsza bramka kontaktowa na 2-1 napędziła gospodarzy, a my jakby już byśmy sparaliżowani. Moim zdaniem to spotkanie przegraliśmy przy stanie 2-1, bo wtedy właśnie już polskim piłkarzom jakby w oczy zajrzał strach, ten lęk, a co będzie jak stracimy bramkę na 2-2, no i właśnie bramka na 2-2 i przegraliśmy to spotkanie w głupi sposób. Beznadziejne błędy w defensywie, brak skuteczności, no bo jeżeli w takim spotkaniu nie wykorzystujesz takiej sytuacji, jaką miał Szymański, no to przegrywasz, ale sam Robert Lewandowski przecież w pierwszej połowie miał kilka sytuacji. Szkoda szczególnie tych sytuacji niewykorzystanych po podaniach Zielińskiego i do tego jeszcze Arkadiusza Milika, no bo skład, na który postawił Fernando Santos w tym spotkaniu, wydawał się optymalny. Powiem wam szczerze, że mnie tutaj zaskoczył, że jakby Bereszyńskiego posadził na ławce razem z do tego jeszcze Kamińskim, ale wydawało się, że właśnie na trudnym terenie w Kiszynowie, o tym co wam opowiadałem, że trzeba tutaj iść po swoje, zagrać ofensywnie, walczyć. I w pierwszej połowie Zalewski czy tak samo Frankowski mogli się podobać, były te rajdy dynamiczne, ogólnie było kilka takich momentów, gdzie próbowaliśmy grać po portugalsku, gdzie graliśmy piłką, przecież była taka fenomenalna wymiana, gdzie właśnie Milik, Robert Lewandowski, Zieliński, Szymański, gdzie grali tak sklepki, gdzie właśnie widzieliśmy takie rozegranie, daje idę, jak mawia Zbigniew Boniek, moi drodzy. Były takie proste środki, tylko zabrakło tej skuteczności. Z drugiej strony właśnie zespół z Mołdawii był taki wystraszony, ale w drugiej połowie, kiedy prowadziliśmy 2-0, no to niestety te kwestie mentalne, nad którymi musi popracować Fernando Santos, dały o tym znać. Tak na dobrą sprawę, to nie gospodarze wygrali to spotkanie, tylko my przegraliśmy to spotkanie, bo te głupie błędy, brak skuteczności, podejście mentalne o tym zdecydowały. Dla mnie no, polska reprezentacja w drugiej połowie nie wyszła na ten mecz. Ja się łapałem za głowę to, co widziałem, ale powiem wam szczerze, że przy wyniku 2-1 wydawało mi się, myślałem, że jednak to wszystko zostanie odmienione i zresztą mogło się to podobać, że Fernando Santos w drugiej połowie jakby po stracie 2-1 wprowadził właśnie Bereszyńskiego i Kamińskiego. To mi się podobało. Co prawda tutaj Trałka w studiu TVP, był zawodnik Lecha Poznań, mówi, że chaotyczne zmiany. No nie, że zmiana różnych systemów. Portugalczyk jako trener, który zdobywał mistrzowskie tytuły, zdobywał puchary, prowadził reprezentację, jakby chce próbować różnych rozwiązań, więc jak na początku tej drugiej połowy już Zalewski, no był po tej pierwszej połowie, był powiedzmy sobie szczerze już trochę poobijany, plus do tego już Frankowski grał trochę gorzej, to jakby chciał zabezpieczyć ten tyły, bo Bereszyński wchodzący w drugiej połowie, czyli ten wariant, jaki zdał egzamin w spotkaniu z reprezentacją Niemiec, Fernando Santos jakby chciał, wprowadził i liczył na przebojowość, szybkość Kamińskiego. I niewiele brakowało, że właśnie
po podaniu Kamińskiego Szymański powinien zdobyć gola na 3-1 i byśmy nie mieli tych problemów właśnie w tej grupie, no bo w tym momencie niewykluczone, że przegrywając z Mołdawią, ten zespół zbudowaliśmy, no bo pamiętacie, jak ta Łotwa za czasów Zbigniewa Bońka jakby no wygrała w Polsce i to napędziło tą drużynę na eliminację i potrafili awansować na wielki turniej po barażach z reprezentacją Turcji. No niestety, powiedzmy sobie szczerze, jednak od piłkarzy, którzy grają w topowych ligach, jednak powinniśmy więcej wymagać i do czegoś takiego moim zdaniem nie powinno dojść. Gdy już Fernando Santos łapał się za głowę, wtedy kiedy Szymański nie wykorzystał tej stuprocentowej sytuacji, to chyba już Portugalczyk wiedział i zaczął się pewnie zastanawiać, w co ja się wypakowałem. Ja wcale bym się nie zdziwił, tak jak wam tutaj powiedziałem, gdyby któryś z weteranów wrócił, nie wiem, no Kędziora, który ostatnio był już chwalony, Damian Szymański w tym spotkaniu zawiódł, no miał kilka strat, które na szczęście w pierwszej połowie nie zakończyły się stratą gola. Także sędzia go uratował w pewnym momencie, kiedy uznał, że jednak był faul. Pamiętacie, co ten gol nie został uznany dla reprezentacji Mołdawii, ale właśnie zarówno Kędziora i Szymański, którzy zaprezentowali wysoką formę w spotkaniu przeciwko reprezentacji Niemiec, to tutaj wypadli fatalnie, ale to pewnie na to miały wpływ te właśnie kwestie mentalne. I ciekawi mnie to, czy Fernando Santos teraz właśnie w obliczu tej całej sytuacji, czy powoli nie zacznie wracać do weteranów. No i to jest smutne, bo chcieliśmy przebudowywać tą reprezentację i taki kolejny mecz przegrany w takim stylu, kolejny raz w frajerski sposób, brak koncentracji. Sobie na początku tej pierwszej połowy myślałem, a okej, udało się, było dobre podejście mentalne, udało się wejść dobrze w ten mecz. Kilka razy były takie momenty, kiedy dłonie składały się do klaskania. Była skuteczność, wygraliśmy, no okej, wszystkich sytuacji nie wykorzysta się w pierwszej połowie, więc te 2-0 był to dobry wynik, gdzie w drugiej połowie trzeba było jakby znów tak rozpocząć, wejść skoncentrowanym, a polska reprezentacja, tak jak to bywa często, nie potrafiła zachować tej koncentracji, strata na 2-1, no ale przecież była sytuacja na 3-1, zamykasz ten mecz, wygrywasz, właśnie zespół z Mołdawii przegrywa, a tak to właśnie ten niesamowity Nicolaescu, zawodnik Bejtaru Jerozolima, stał się, no, pobił rekordy i stał się najskuteczniejszym napastnikiem reprezentacji Mołdawii w historii. Później do tego zawodnik, który grał w młodzieżowych reprezentacjach Ukrainy, który rozgrywał drugie spotkanie, zdobywa bramkę, tą decydującą i moim zdaniem, no, on i Nicolaescu staną się powoli bohaterami chyba narodowymi tego najbiedniejszego kraju obok Ukrainy w Europie. Tak wam tu powiem, będą to spotkanie pewnie w Kiszyniowie wspominać, tak jak my wspominamy zwycięstwo przeciwko reprezentacji Niemiec za czasów Adama Nawałki, czy tak jak ten zwycięski remis właśnie za czasów Górskiego z reprezentacją Anglii, moi drodzy. No, ja cały czas tego właśnie nie rozumiem i jestem ciekaw waszej opinii. Czy według was w tym spotkaniu zabrakło właśnie takiego krychowiaka, takiego glika, czyli doświadczenia? Czy właśnie w takim momencie nie przydałby się taki lider, taki zawodnik, taki piłkarz, który ma za sobą wielkie turnieje, 103A jak Glik i 98 jak Krychowiak w tym momencie, bo widzieliście, że Damian Szymański tym razem w takim momencie, kiedy jakby był dodatkowy stres, kiedy graliśmy na trudnym terenie, kiedy ta gra się nie układała, no to jednak zabrakło takiego lidera. Właśnie może teraz by się przydał Krychowiak jako taki rezerwowy, no bo na ławce Lederman, Śliż, czyli zawodnicy, którzy grają w polskiej ekstraklasie i którzy są niedoświadczeni. Redaktor Borek i także
Podoliński, były trener Krakowi. Dziwili się, dlaczego właśnie Fernando Santos nie wpuszcza dwóch zawodników z polskiej ekstraklasy, którzy byli chwaleni. Lederman chwalony za treningi, Śliż za to, że dobrze zaprezentował się jako zmiennik w spotkaniu przeciwko reprezentacji Niemiec. Ja znam odpowiedź na to pytanie. Po prostu Fernando Santos w tym momencie, kiedy graliśmy mecz eliminacyjny, uznał, że ci zawodnicy nie są gotowi i wpuścił Linetego, który jako doświadczony piłkarz jednak nie dał dobrej zmiany. A w tym momencie niewykluczone, żeby by się przydał taki Krychowiak. Okej, może Krycha często irytuje, spowalnia grę, robił te kółeczka, ale w takim momencie niewykluczone, że przydałoby się doświadczenie takiego Krychowiaka, który w spotkaniu przeciwko Szwecji potrafił jakby zachować spokój. Czy Glik, który mógł liderować. Właśnie zabrakło mi liderów, bo jednak gdzie jest ten kapitan? Robert Lewandowski jako kapitan. W tym zgadzam się ogólnie z notami meczyków, jeżeli chodzi o Roberta Lewandowskiego. Taka szóstka, no bo jednak zdobył gola, miał asystę, ale dwóch sytuacji stuprocentowych nie wykorzystał. I tu zabrakło mojego liderowania, bo w ostatnim czasie widzimy, kiedy często właśnie napastnik FC Barcelony narzeka, że nie ma gry w piłkę. Ale tutaj, moi drodzy, moim zdaniem Zieliński, który jest niby fantazistą, że podobno jest liderem w szatni. Bednarek też mówi się o tym, że jest liderem, często na łączy piłka, widzimy te jego cechy. Ale zabrakło mi tego. No mówię tutaj o trzech doświadczonych zawodnikach, no bo Bereszyński to był rezerwowym, wchodził w drugiej połowie. Ale moi drodzy, no zabrakło mi tego, żeby właśnie ci trzej zawodnicy powinni właśnie wejść, powinni krzyczeć: panowie, spokojnie, prowadzimy 1-0, zagrajmy coś prostego. Tego mi zabrakło. Tak właśnie uważam. No jestem tym wszystkim zbulwersowany, no bo taka była retoryka wszystkich dziennikarzy, meczyków, kanału sportowego, że potraktujmy te eliminacje jako odmłodzenie reprezentacji, żebyśmy zaczęli grać ładnie w piłkę. No na razie powinniśmy się pogodzić z tym, że jednak my grać ładnie w piłkę nie potrafimy. My musimy grać swoje, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Musimy jednak być skuteczni i zawsze te każde spotkanie musimy wybiegać. Bo zobaczcie, wystarczyło jakby takie podostrzenie. Taka ostra gra, od razu mi się przypomina to spotkanie z Ukrainą, przegrane 3-1 za Waldemara Fornalika, kiedy Ukraińcy podostrzyli, faulowali, nie odpowiedzieliśmy im i tu znów mieliśmy to samo. Pamiętacie, często tutaj krytykowaliście Krychowiaka za ten faul, ale tu brakowało tego, żeby Damian Szymański, Zieliński, Robert Lewandowski, nawet z łokcia by wjechał, żeby w tych pierwszych minutach, żeby była taka odpowiedź, właśnie gospodarzem już nie mieli wiele do stracenia, zdecydowali się, już nie byli tacy bojaźliwi, zagrali ostrzej, zobaczyli, nie było odpowiedzi ze strony Polaków, ten gol na 2-1, no to zobaczyli, napędzani jakby tak mentalnie tym żywiołowym dopingiem, ruszyli, a my już mieliśmy strach w oczach. Przy stanie 2-1 już ten mecz został przegrany, mimo że mieliśmy jeszcze jednego gola zapasu, plus do tego tą sytuację na zamknięcie meczu. No i w tym momencie, kiedy jakby Szymański nie wykorzystał tej stuprocentowej sytuacji, Fernando Santos złapał się tak za głowę, to już w tym momencie to spotkanie było przegrane, a u drużyny właśnie Mołdawii widziałem już pewnego rodzaju taki błysk, takie zaangażowanie, wybieganie, tak jakby naszej reprezentacji już brakowało sił. Ja cały czas no, nie rozumiem tego podejścia, tego mentalnego, że jednak potrafimy tak dwie połowy rozgrywać. Tak na dobrą sprawę, nie Fernando Santos przegrał to spotkanie, bo uważam, że dokonywał dobrych zmian, tylko to przegrali piłkarze. Nie wykorzystywali tych stuprocentowych sytuacji. No fatalne błędy, no takie błędy, jakie oni popełniali. No Zieliński miał kilka tych ładnych podań, robił te kółeczka, ale taka strata w takim momencie, no zawodnikowi, który zdobył mistrzostwo Włoch, nie przystoi. Plus do tego jeszcze Kędziora, no do tego jeszcze Wojtek Szczęsny, którego tak chwaliliśmy. Nagle znów jakby
no, został zarażony przez kolegów tą fatalną dyspozycją, tym podejściem, ruszył, ale z drugiej strony dlaczego bierność tej obrony? No, Wojtek Szczęsny ruszył tak, bo widział, że ci inni zawodnicy się nie ruszają. Jeżeli chodzi o takie pozytywy, to na pewno ta pierwsza połowa, gdzie kilka razy widzieliśmy pewnego rodzaju takie zalążki gry, jest to pewnego rodzaju takie światełko w tunelu, gdzie no, to mogło się podobać, kiedy właśnie Milik, Robert Lewandowski, jak Brazylijczycy wymieniali te podania. Tylko jednego musimy się nauczyć. My musimy jako reprezentacja, bez względu na to, czy to są piłkarze Juventusu, FC Barcelony, czy innych zespołów, to musimy to wybiegać. No, pokazał to piłkarz Benitaru Jerozolima, czy także z Ligi Greckiej, który zespół z Mołdawii biegał, walczyli. Była pewnego rodzaju u nich taka żądza zwycięstwa. U nas tego nie było w tej drugiej połowie. Tak jakbyśmy, nie wiem, wszystkie siły stracili w spotkaniu przeciwko reprezentacji Niemiec. Ja rozumiem, koniec sezonu, piłkarze czekają na wakacje, ale tak jak często mawia Hajto czy Zbigniew Boniek, jednak warto dać więcej z wątroby, zagrać ostrzej. Ja tego nie widziałem, tej agresji, tego podejścia mentalnego. I to jest przykre, że w tych eliminacjach przegrywamy po raz drugi. Już się wydawało, że ta defensywa została zbudowana, że to wygląda coraz lepiej, że Fernando Santos jakby wynalazł już kolejnego zawodnika, że Kędziora to będzie taki zawodnik, który że ten blok defensywny, Kiwior, Bednarek, Kędziora, jakby to na tym będziemy mogli budować w kolejnych spotkaniach, ale ja wcale bym się nie zdziwił, gdyby zawodnik Dynama Kijów, mimo tego, że wy spotkanie przeciwko reprezentacji Niemiec całkiem przyzwoicie zagrał, to ja bym się nie zdziwił, gdyby właśnie, tak jak Bożydar Iwanow przed tymi spotkaniami nawoływał jakby do powołania Glika, ale żeby Glik wrócił do reprezentacji, no to ten piłkarz musi znaleźć klub, choć miejmy nadzieję, że na przykład Walukiewicz, Bochniewicz, Piotrowski, ci piłkarze zaczną regularnie grać. Z drugiej strony to jest rozczarowujące, że w spotkaniu, że ci zawodnicy, tacy jak Bednarek, czy tak samo Kiwior, Kędziora, jakby nie udźwignęli ciężaru. No, zawodnik, który 50. spotkanie rozgrywa z orzełkiem na piersi, który grał na wielkich imprezach, nie potrafi się wcielić w rolę jakby Glika, zostać takim liderem, no bo tamto spotkanie, które wygraliśmy z reprezentacją Niemiec towarzyskiej, jednak pokazało, że to był mecz towarzyski, a mecz rangi taki o punkty jest zupełnie inny od tego takiego eliminacyjnego. I to jest przykre, że w takim decydującym momencie jakby polscy piłkarze są sparaliżowani z tych najlepszych klubów. Zobaczcie na Chorwatów. Chorwaci grają w tych najlepszych klubach i nie są jakoś sparaliżowani. A Polacy są sparaliżowani. To jest rozczarowujące i najbardziej mnie boli to, że przegrywamy przez frajerskie błędy. I biorąc pod uwagę tą pierwszą połowę, no to ten mecz już był wygrany, a wygrany, to też często jest piękno futbolu, że przegrywasz wygrane spotkania, tylko oby ta drużyna Mołdawii, jakby wygrywając z nami historycznie, no nie narodziła się tak jak kiedyś Łotwa czy Słowacja. Pamiętacie Słowację Muchy, czy także Stocha, Skreli, kiedy właśnie za czasów Leo Benhakera, gdzie ze Słowenią zremisowaliśmy, później mieliśmy wygraną z Czechami. No i prowadziliśmy 1-0 i wtedy ten błąd Boruca i wtedy nagle wygrany mecz, już tam w 80 minucie przegraliśmy 2-1, bo się wydawało, już dziennikarze doliczali punkty, że już pojedziemy na Mistrzostwa Świata do RPA. I wtedy już jakby narodziła się reprezentacja Słowacji, a reprezentacja Leo Benhakera zaczęła pikować w dół i wtedy została rozbita mentalnie. Fernando Santos, bym powiedział, ma niesamowitego pecha, bo przegrał wygrane spotkanie. Tak właśnie uważam. Tutaj spoglądam na moje notatki, czy wam o wszystkim opowiedziałem. No ta 76. minuta była kluczowa.
Szymański powinien zdobyć bramkę, a nie cofać się. Jestem zszokowany tym, co zawodnik Feyenoordu zrobił. Paraliż, tak można określić drugą połowę w wykonaniu polskiej reprezentacji. A miało być tak pięknie, a niestety jest stypa i w fatalnym stylu Polska kończy jakby ten sezon piłkarski. Przed Fernando Santoszem dużo pracy w wakacje i wcale bym się nie zdziwił, gdyby po tym spotkaniu, tak jak wtedy gumnego Puchacza odpalił, teraz kolejnych zawodników skreśli. Tutaj także patrzę na moje notatki. Dobra pierwsza połowa. No, polska reprezentacja no, musi to wyeliminować. Musimy grać na równym poziomie dwie połowy. Ja nie rozumiem tego podejścia mentalnego polskiej reprezentacji. Tu chciałem właśnie Fernando Santosza jakby pochwalić za tą pierwszą połowę, że jakby zdecydował się iść po pełną pulę. Zagrał ofensywnie w tym spotkaniu. Wystawił Zalewskiego, do tego jeszcze Frankowskiego. Był Szymański, Zieliński, Damian Szymański. Ta gra mogła się podobać. Jakby postawił na tą samą defensywę, bo zagraliśmy na zero w spotkaniu z reprezentacją Niemiec. Współpraca Roberta Lewandowskiego z Milikiem mogła się podobać. Myślałem, że jakby po pierwszej połowie, że tu będę się zachwycał, że nastąpiła reaktywacja duetu Robert Lewandowski-Milik. Myślałem, że Robert jakby ustrzeli tego hat-tricka, pójdzie w ślady Juskowiaka. No ale niestety, Robert nie wykorzystał tych 100% sytuacji i między innymi pozwoliliśmy z Mołdawii powrócić do gry. No bo polski trener w takim spotkaniu pewnie by grał bardziej zachowawczo w tej pierwszej połowie. A to za to Santosza także za zmiany można chwalić. Tylko piłkarze no jednak nie potrafili zrealizować założeń taktycznych trenera. W drugiej połowie grali ospale, mało dynamicznie, dużo strat, niechlujności, tego wszystkiego. No to jest w ogóle straszne. Moim zdaniem. Czekam na wasze opinie, co o tym sądzicie. No po pierwszej, po tej drugiej połowie, gdy się spotkanie zakończyło, to ogólnie chciałem rzucić butelką ze złości, ale się powstrzymałem. Te błędy są właśnie najgorsze. To piłkarze, Damian Szymański, Kędziora, którzy są chwaleni po spotkaniu przeciwko reprezentacji Niemiec i nagle w spotkaniu eliminacyjnym jakby osiedli na laurach, jakby ranga tego spotkania ich sparaliżowała. No tak nie może być, tym bardziej, że Kędziora jest doświadczony. Teraz się wydawało, że Damian Szymański, który zaczął regularnie grać już za czasów Paulo Sousy, jakby pokazywał, że może być potencjalnym następcą Krychowiaka. Wygrał tą rywalizację z Damianem, z Bielikiem. I kiedy było takie spotkanie, w którym jakby mógł ugruntować tą swoją pozycję, zawiódł. No niestety, piłkarze, którzy grają w lidze greckiej, którym Fernando Santos zaufał, których w pewien sposób wymyślił, choć niektórych odkurzył, bo on, będąc trenerem reprezentacji Grecji, Portugalii, często lubił stawiać na takich zawodników nieoczywistych, ale niestety ci piłkarze nie sprostali tej mentalności. Fernando Santos w czasie jakby tej swojej kadencji diagnozował: polscy piłkarze, mimo tego, że grają w topowych klubach, nie potrafią zachować koncentracji. Jakby koszulka z orzełkiem na piersi ich paraliżuje. Zaczynają grać zdecydowanie gorzej. Widzieliśmy to w spotkaniu przeciwko reprezentacji Czech i widzieliśmy to w Kiszyniowie. To jest straszne, bo czekają nas jeszcze spotkania w Tiranie i także z reprezentacją Czech u siebie. No, moi drodzy, no niestety, redaktor Rokuszewski i inni dziennikarze jakby tym niepokojem zarazili. No wreszcie to się stało, bo wielokrotnie słyszymy, obawiamy się tych spotkań. Ja się nie obawiałem, mówiłem o tym, że polska reprezentacja z poszanowaniem przeciwnika powinna zagrać swoje. I w pierwszej połowie tak zagraliśmy. Tylko później już w drugiej połowie piłkarze stanęli. No i spełniło się to przewidywanie, wreszcie te
te redaktora Rokuszewskiego, moi drodzy, który się obawiał od wielu, wielu lat każdego takiego spotkania wyjazdowego. No i w końcu jest ta kompromitacja, którą ja tutaj porównuję do tego spotkania przeciwko reprezentacji Łotwy. Spojrzę na mój szpigiel, czy wam o wszystkim opowiedziałem, czy jakiegoś wątku nie pominąłem, jeżeli chodzi o tego napastnika Nicolaescu Beitaru Jerozolima, zapamiętamy na wiele lat. Tak jak wtedy zdobywcę gola w spotkaniu Polska-Łotwa. No niestety, ten zawodnik Nicolaescu stanie się teraz największym bohaterem, jeżeli chodzi o tą historię piłki mołdawskiej. A dla nas to będzie no, taki dzień trudny do wspominania, ale pamiętajcie o tym, że Leo Behaker też kiedyś w czerwcu przegrywał z reprezentacją chyba Armenii albo z Azerami, właśnie teraz nie pamiętam, z Azerami Sagan zdobywał gole, to z Armenią przegrywał też takie spotkanie czerwcowe, potem wszystko nadrobił, choć już redaktor Mateusz Borek zaczął się jakby obawiać o to, czy my awansujemy na te Euro, to już powiedzmy sobie szczerze, to był taki ostatni sygnał ostrzegawczy, już musimy się wziąć jakby za robotę. Piłkarze jednak już no, w kolejnych spotkaniach muszą zacząć grać zdecydowanie lepiej. Skuteczność musi zostać poprawiona, no i te głupie błędy defensywne. Tak czuję, że Fernando Santos przez te kilka dni będzie szukał tych zawodników do defensywy. Jestem rozczarowany. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, moi drodzy, to w najbliższym czasie już tak na spokojnie nagram dla was odcinek, gdzie pojawią się wnioski, moje przemyślenia. Jeszcze raz to spotkanie obejrzę. Będzie to ciężko zobaczyć po raz drugi, ale no muszę to zobaczyć. Potem już się pojawią takie wnioski na spokojnie. Będzie o wygranych i przegranych tego dwumeczu. To tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie tego spotkania. Czekam na wasze opinie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!